Jesteśmy spółką technologiczną. Zajmujemy się rozwiązaniami głosowymi dotyczącymi automatyzacji procesów obsługowych w kanale, zwłaszcza telefonicznym. Wprowadzamy na rynek usługę Brilliance, czyli interfejs dialogowy umożliwiający rozmowę pomiędzy człowiekiem a robotem. Usługa ta ma na celu obniżyć z jednej strony koszty realizacji tego typu procesów w firmach, ale z drugiej strony też zagwarantować o wiele większą dostępność usług użytkownikom końcowym. Już na dość wczesnym etapie wiedzieliśmy, że naszym naturalnym kierunkiem będzie dążenie do upublicznienia. W związku z tym, że nasza branża jest branżą dość niszową, w sensie jest jeszcze bardzo nowa na rynku, uznaliśmy, że na pewno będzie to dobry moment, dobra okazja do tego, żeby pozwolić zarobić inwestorom na naszych przyszłych sukcesach. Spodziewamy się i obserwujemy już takie zjawisko od końca zeszłego roku, coraz większego zainteresowania, jeżeli chodzi o realizację, o wdrożenia tego typu technologii w firmach. Widzimy, że tak jak jeszcze kilka lat temu nasza technologia budziła zdziwienie, zachwyt, zastanowienie, tak w tej chwili jesteśmy wręcz odpytywani jako jeden z potencjalnych dostawców tego typu rozwiązań. Jesteśmy przez firmę odpytywani o możliwość zautomatyzowania ich procesów obsługowych właśnie w tej formule. Także na rynku technologii dzieje się wszystko bardzo szybko i odczuwamy to też na własnej skórze. A jesteśmy w tej sytuacji, w której wiele osób chciałoby, wielu przedsiębiorców chciałoby się pewnie znaleźć. Czyli nie wchodzimy jako firma na rynek jedna ze stu i walczymy ceną czy parametrami swoich usług, ale jesteśmy w sytuacji o wiele ciekawszej, gdyż definiujemy w pewnym sensie ten rynek. I chociaż na rynku są dostępne również inne firmy oferujące podobne rozwiązania, to tak naprawdę wszyscy robimy, kolokwialnie mówiąc, tą samą dobrą robotę, bo przyzwyczajamy klientów, przyzwyczajamy użytkowników końcowych do tego, że jednak jest możliwość dodzwonienia się szybciej, zasięgnięcia informacji szybciej, przekazania tych informacji i na to liczymy, wszyscy będziemy za jakiś czas przygotowani jako klienci. Eksport naszych usług jest na pewno na naszej roadmapie, jest jednym z naszych planów. Podjęliśmy już pewne kroki, żeby usługa była dostępna z zagranicy, więc myślę, że za jakiś czas doczekamy się tutaj realizacji. Natomiast naszą główną strategią jest to, o czym wspomniałem teraz na prezentacji. Naszym celem jest zbudowanie standardu. Chcemy pokazać, przyzwyczaić użytkowników końcowych do tego, że rozmowa z robotem może mieć określony format, może mieć określony poziom elastyczności, może zapewniać pewien rodzaj obsługi i chcemy w ten sposób pokazać tą dużą różnicę, która jest pomiędzy systemem komend głosowych, głośniej, ciszej, a systemem dialogowym, kiedy człowiek realnie, używając pełnych zdań, może komunikować się z robotem. To jest naszym celem strategicznym.